Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń, premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Nie przedłużam, zaczynajmy. Premiera Black Myth: Wukong zbliża się wielkimi krokami, nic więc dziwnego, że do sieci trafia coraz więcej materiałów promujących produkcję chińskiego studia Game Science. Wybrani dziennikarze mieli też możliwość przetestowania obszernego demo tej wyczekiwanej gry akcji, dzięki czemu otrzymaliśmy garść informacji na temat tego tytułu. Przede wszystkim Black Myth: Wukong zachwyca oszałamiającą oprawą graficzną. W rzeczywistości całość prezentuje się jeszcze ładniej niż na licznych zapowiedziach. Według dziennikarzy grafika aż kipi od szczegółów, postacie, animacje czy wyposażenie, wszystko to ma wyglądać wspaniale. Ponadto dzięki silnikowi Unreal Engine 5 także fizyka stoi na najwyższym poziomie. Od początku Black Myth: Wukong było też przyrównywane do gier typu Souls-like. Podobieństw rzeczywiście jest sporo. To przecież gra akcji nastawiona na walkę z potężnymi bossami. Ponadto w grze znajdziemy kapliczki pełniące rolę znanych ognisk. Tytuł nie zaoferuje także poziomów trudności do wyboru. Jednak, jak zaznaczają dziennikarze, gra jest znacznie bardziej dynamiczna od tego, co znamy z serii Dark Souls. Abyśmy mogli poradzić sobie z przeciwnikami, do dyspozycji gracza oddano spory wachlarz ruchów i zaklęć z mechaniką transformacji na czele. Pozwoli ona naszemu bohaterowi stać się pokonanym oponentem, dzięki czemu zyskamy dostęp do zestawu ruchów, jakimi dysponował wyeliminowany przeciwnik. W produkcji nie zabraknie też elementów RPGowych. Nasz sprzęt zostanie podzielony na stopnie rzadkości, a od jego wyboru zależeć będą rozmaite bonusy. W grze nie zabraknie również zadań pobocznych oraz opcjonalnych starć. Jak to wszystko wyjdzie w praktyce, przekonamy się już 20 sierpnia. Polskie studio Teyon zwróciło na siebie uwagę, wypuszczając w ostatnich latach całkiem udane pierwszoosobowe strzelanki oparte na filmach akcji lat 80. ubiegłego wieku. Mowa tutaj o Terminator Resistance i RoboCop: Rock City. Wiele wskazuje na to, że tym razem deweloperzy chcą przygotować coś innego, ale równie ekscytującego. Polacy opublikowali na swojej stronie ogłoszenie, iż szukają osób specjalizujących się w animacji, programowaniu oraz projektowaniu gameplayu i środowiska przy nowej grze studia. Ma to być RPG akcji, które trafi na pecety i najnowsze konsole. Tytuł powstaje na silniku Unreal Engine, w czym Teyon ma już doświadczenie. Projekt, mimo że znajduje się we wczesnej fazie produkcji, posiada już wsparcie dużego wydawcy. Nam pozostaje uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na bardziej konkretne informacje. 2 lipca zadebiutowało Dawntrail, czyli ogromne rozszerzenie do gry Final Fantasy XIV. Dodatek nie wprowadza rewolucyjnych zmian, a zamiast tego koncentruje się na rozbudowaniu zawartości gry. DLC dodaje do wirtualnego świata nową krainę nazwaną Tural. Otrzymujemy również kilka wielkich lochów i rajdów. Dodatek podwyższa także maksymalny poziom doświadczenia bohaterów z 90 do 100. Ponadto dodano nowe profesje, jedną nastawioną na walkę w zwarciu, a drugą specjalizującą się w magicznych atakach dystansowych. Dawntrail zakupicie m.in. na Steamie w cenie niecałych 185 zł. Jak podał japoński wydawca, firma Square Enix, dodatek okazał się wielkim sukcesem. Premiera Dawntrail sprawiła, że w MMO z serii Final Fantasy przebywało jednocześnie więcej graczy niż kiedykolwiek od czasu premiery A Realm Reborn ponad 11 lat temu. Za kasowym sukcesem niekoniecznie idą opinie graczy. Te na platformie Steam wskazują na mieszany odbiór DLC. Na 6. odsłonę The Elder Scrolls przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać. W oczekiwaniu można sobie przypomnieć Skyrima, a dobrą do tego okazją będzie premiera ogromnej modyfikacji zatytułowanej Lordbound. Jeśli nie dojdzie do żadnych komplikacji, powinna pojawić się ona na rynku w marcu przyszłego roku. Ten ogromny most wprowadzi do gry nowy region, który ma być większy niż cała wyspa Solstheim. Wątek fabularny skupi się na mieszkańcach długo odizolowanej od reszty świata doliny, którzy wmieszali się w konflikt z Legionem Cesarskim. Twórcy modyfikacji twierdzą, że będzie ona tak duża jak samodzielne fabularne rozszerzenia wydawane przez większe studia deweloperskie. Lordbound to przygoda na ponad 60 godzin, która zaoferuje masę nowej zawartości. Oprócz nowego regionu ma to być ponad 40 zadań, więcej niż 50 nowych lochów, a także dostęp do dodatkowych zbroi, broni i zaklęć. W ostatnim czasie Mon Studio nieco zwolniło z rozwojem gry No Rest for the Wicked. Ostatnia duża aktualizacja ukazała się pod koniec maja, a kolejna ma trafić w ręce graczy dopiero za parę tygodni. Szef studia Thomas Mahler poinformował, że od teraz zamiast częstych łatek skupiających się głównie na poprawie błędów i ulepszaniu wydajności gry, deweloperzy skoncentrują się na wprowadzaniu nowej zawartości. Dlatego też kolejne patche będą ukazywały się rzadziej niż poprzednie. Pierwsza z dużych aktualizacji została nazwana The Crucible i według zapowiedzi powinna trafić do graczy 25 lipca. Przy okazji poinformowano, że po premierze The Crucible produkcja otrzyma status zweryfikowanej na Steam Decku. Darmowa strzelanka The First Descendant jest dostępna na PC-tach oraz konsolach PlayStation i Xbox. Gra korzysta z modelu darmowego z mikropłatnościami. Oferuje przy tym język polski w formie napisów. Tuż po premierze tytuł zbierał mieszane opinie od graczy. Na Steamie użytkownicy narzekają głównie na problemy techniczne, które dotyczą nie tylko samej gry, ale również systemu mikropłatności. Niektórzy zgłaszają, że produkcja nie rejestruje zakupionych przez nich przedmiotów. Nie przeszkadza to jednak w biciu rekordów aktywności. Dzień po premierze w godzinach popołudniowych w grze przebywało nawet 160 tysięcy osób w jednym momencie. Polskie studio Long Term Games wypuściło pierwszy trailer gry Starkeeper, w której to w wielkim skrócie poprowadzimy tawernę w kosmosie. Produkcja z pewnością zainteresuje fanów Stardew Valley. Polski produkt również będzie wymagał od gracza umiejętności zarządzania, by móc w pełni rozwinąć międzygwiezdną tawernę. W pierwszej kolejności omawiany tytuł zadebiutuje na PC-tach, a dopiero w późniejszym czasie trafi na PlayStation 5, Xboxy Series X i S oraz Nintendo Switch. Na dzień dzisiejszy nie znam nawet przybliżonej daty premiery, ale gra ma już swoją kartę na platformie Steam. Produkcja ma posiadać język polski w formie napisów. Niektórzy z Was pewnie kojarzą popularną serię filmowych horrorów o wspólnym tytule Ciche Miejsce. Wkrótce powinniśmy móc także zagrać w grę z tego uniwersum. Zupełnie niedawno opublikowano bowiem fabularny zwiastun A Quiet Place The Road Ahead. W produkcji bohaterowie mierzą się z potworami, które posiadają nadzwyczaj wrażliwy słuch i nawet najmniejszy hałas pozwala im szybko zlokalizować ofiarę. W The Road Ahead przede wszystkim będziemy musieli być bardzo ostrożni, ale nie zabraknie momentów, kiedy dyskrecja zejdzie na dalszy plan. Omawiana produkcja powstaje w studiu Stormind Games, a wydawcą została firma Saber Interactive. W grze prawdopodobnie nie będzie języka polskiego. Ten niezwykle dobrze zapowiadający się tytuł zmierza na PC oraz najnowsze konsole. Debiut powinien nastąpić jeszcze w tym roku. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!